wsparcie i opiekę duchową. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się tu każdego 17 września, żeby pamiętać o ofiarach rosyjskiej, czerwonej, bolszewickiej imperializmu. Ale to spotkanie dzisiaj jest bardzo szczególne, bo odbywa się wtedy, kiedy ten imperializm się odradza, kiedy giną niewinni ludzie, kiedy niepodległe państwo, kiedy naród, który upomniał się o swoją wolność, zostało napadnięte i jest ograbiane swego terytorium, kiedy są niszczone miasta, kiedy giną nie tylko żołnierze, ale kobiety i dzieci. Wydawało się, że w XXI wieku to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe. I wszyscy są temu winni. Cała zachodnia cywilizacja jest temu winna. Przyglądała się niemal bez reakcji na napaść na Gruzję w 2008 roku. Wtedy Lech Kaczyński z 5 przywódcami państw miał odwagę pojechać i bronić niepodległej Gruzji. Nie przyjechał tam z armią, nie przyjechał tam z wieloma ochroniarzami. Przyjechał tam z pewnym przesłaniem, że przeciwko imperializmowi rosyjskiemu powinniśmy być razem. Powinniśmy być razem, bo to jest jedyna metoda, żeby Moskwa nie napadała na inne kraje. Wiele nas w historii i Ukrainy, i Litwy, i Polski poróżniło. Ale dzisiaj naszym podstawowym obowiązkiem jest być razem. Bo jeśli nie będziemy razem, to po Ukrainie, jak mówił świętej pamięci Lech Kaczyński, przyjdzie czas na Litwę, Łotwę, Estonię, ale przyjdzie też czas na Polskę. Czy to będzie w formie terroru, czy to będzie w formie miękkiego zwasalizowania Polski, czy to będzie w formie otwartej wojny. To jest już tylko kwestia techniki i okazji. Ale jeżeli Ukraina upadnie, przyjdzie czas na Polskę. Musimy o tym pamiętać. Póki Ukraina się broni, Polsce nic nie grozi. W naszym interesie jest dzisiaj wesprzeć wojnę, walkę na Ukrainie po to, żeby zatrzymać wojnę. Po to, żeby Ukraińcy mogli zatrzymać rosyjski imperializm. Jeżeli tego nie zrobimy, wojna będzie się poszerzać na kolejne państwa. Już widzimy prowokacje wobec Estonii, widzimy prowokacje wobec Mołdawii. Ta wojna się będzie rozszerzać, a powody są dosyć oczywiste. Rosja nie może funkcjonować i nie może istnieć bez napadania na inne narody. Szanowni Państwo, wróciłem właśnie z Kanady i USA, gdzie kluby Gazety Polskiej razem z diasporą ukraińską w Ottawie, Chicago, Filadelfii i wielu innych miejscach z Litwinami, Łotuszami, Estończykami i wieloma innymi narodami, również Węgrami, organizowały protesty przeciwko rosyjskiej agresji. Tam udało się nam być razem. Chociaż ataki na tych, którzy organizowali, były niesamowite, ale udało nam się tam zjednoczyć siły. Dzisiaj musimy pokazać światu, że jest pewien pomysł, jak zatrzymać Rosję. Trzeba wesprzeć integrację tych narodów w Europie Środkowej. Dokładnie odwrotnie niż robi Berlin. Integrację tych narodów zaczynamy już tu, razem z naszymi braćmi Ukraińcami, przeciwstawiając się rosyjskiej agresji. Będą z nami i Litwini, i Łotysze, i Estończycy, i Gruzini, bo wszyscy są zagrożeni rosyjską agresją. Wszyscy dzisiaj potrzebują być razem i wszyscy dzisiaj potrzebują powiedzieć światu, jak walczyć z Rosją. Po pierwsze musimy być solidarni, po drugie musimy być zdecydowani, bo Rosja atakuje słabych. Rosja nigdy nie atakuje silnych. Jeśli będziemy słabi, rozbici, podzieleni, Rosja zje nas po kawałku. Jeśli będziemy razem, Rosja się cofnie i ich czas już jest policzony. Nie mają pieniędzy, kończą się dochody z ropy i gazu, za chwilę nie będzie pieniędzy na wojnę. Bardzo się spieszą, żeby rozstrzygnąć ten konflikt, póki mają jeszcze na nie środki. I dzisiaj możemy razem przeciwstawić się tej agresji. Niestety ani rząd polski, ani znaczna część rządów europejskich tego kompletnie nie rozumie. I sama dolewa oliwy do ognia. Powstrzymywanie pomocy Ukrainie, powstrzymywanie wojsk amerykańskich przyjazdu do Polski powoduje, że rosyjska agresja rośnie, że Ukraina jest coraz bardziej połykana przez Rosję. To jest cena, którą płacimy za śmierć Lecha Kaczyńskiego i brak niezależnej polityki. Zabrakło kogoś, kto potrafił zadbać o nasze interesy. Jedyna szansa,
zmienić rząd, doprowadzić do integracji tych narodów i być stanowczym. Dzisiaj możemy zrealizować testament pierwszej Rzeczpospolitej. To właśnie dzisiaj dokładnie te narody, ta historia, tamte czasy, kiedy byliśmy razem, upomina się o to, żebyśmy byli razem i przeciwstawili się rosyjskiej agresji. Póki byliśmy razem, Rosja nie była imperium. Kiedy Polacy pokłócili się z Ukraińcami, Rosja poszła na zachód, zaczęła wchłaniać inne narody, zaczęła je atakować. Wielokrotnie się zdarzało, że ludzie, którzy organizowali polsko-ukraińskie demonstracje, byli odsądzani od czci i wiary. My nie zapominamy trudnych kart historii, ale wyjaśnić je możemy tylko wtedy, kiedy Ukraina będzie niepodległa. Z Putinem o Ukrainie rozmawiać się nie da. Musimy o tym pamiętać. Niepodległa Ukraina gwarantuje nam, że będziemy mogli wyjaśnić również najtrudniejsze karty naszej historii. I wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym z Ukraińcami. Dzisiaj tą metodą Rosja próbuje nas poróżnić. Niestety również znaczące osoby w Polsce, ważne media dają się nabrać na rosyjską propagandę. Ulegają tej propagandzie, jakby nie znały historii Polski, jakby nie wiedziały, że skłócanie Polaków i Ukraińców było kluczowym sposobem na podbój obydwu narodów. Pamiętajmy o tym i upominajmy naszych braci, upominajmy tych, którzy błądzą, bo oni są dzisiaj najsilniejszym i najskuteczniejszym środkiem Rosji do opanowania Europy Środkowej. Tylko poprzez skłócanie nas, tylko poprzez sianie zamętu i niezgody Rosja może się posunąć dalej. Patrzmy na ręce i przyjrzyjmy się, kto co dzisiaj robi, bo to dzisiaj się decyduje, kto dba o interesy polskie, a tylko kto o tych interesach mówi. To dokładnie dzisiaj możemy zobaczyć, kto jest polskim patriotą i kto rozumie, gdzie jest polski interes. Bo dzisiaj trzeba dokonać wyboru zasadniczego. Dzisiaj się rozstrzyga los Polski i los Europy Środkowej. Ale wierzę w to, że się rozstrzygnie. I ta ambasada będzie kiedyś Muzeum Pamięci o Ofiarach Rosji. Bo im nie potrzeba takiego pałacu. Przypomnijmy tutaj i Katyń, i przypomnijmy i Smoleńsk. Przypomnijmy masakrę, którą dokonali na malezyjskim samolocie na kilkuset niewinnych osobach. Przypomnijmy o tysiącach ostatnio zamordowanych Ukraińców. Tutaj im urządzimy miejsce pamięci, a oni niech idą tam, gdzie będzie miejsce małych, odradzających się, mam nadzieję, narodów demokracji. Wrócą do czasów, kiedy Moskwa będzie musiała nauczyć się demokracji i kiedy już bez imperialnych metod ludzie będą mogli również tam żyć w pokoju i wolności. My nie jesteśmy antyrosyjscy. My nie chcemy rosyjskiego imperializmu. Dzisiaj wybrałem sobie ten dzień na premierę książki Testament pierwszej Rzeczpospolitej, taką symboliczną, a powód jest prosty, bo 17 września to był ostatni moment, żeby przypomnieć Polakom i Ukraińcom, że strasznie dużo straciliśmy, że nie było niepodległej Ukrainy i że Polacy nie potrafi się w chwili się dogadać z Ukraińcami, bo Rosja by nie mogła napaść na Polskę, gdyby była pomiędzy nią a Polską niepodległa Ukraina. I dzisiaj musimy o tym pamiętać. Ukraina się broni i Polska może żyć w wolności. Dzisiaj Ukraina broni całej Europy. Przypomnijmy to światu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bardzo proszę o stosowanie się do poleceń służby porządkowej. Bardzo zwracamy na to uwagę, właściwie od tego powinnam zacząć. Liczę na rozsądek. Państwo zdają sobie sprawę, że są zainteresowane siły, żeby pokazać nas także w niekorzystnym świetle, czy też wręcz sprowokować. Bardzo proszę słuchać poleceń i próśb służby porządkowej. Nie powiedziałam tego na początku i już w trakcie tego wystąpienia doszło do prowokacji. Bardzo proszę o nieuleganie prowokacjom. Proszę Państwa, zauważyłam, że jest wśród nas bohaterska,
Bianka Zalewska, która była poszkodowana podczas ostrzału na Ukrainie. Bianko, cieszymy się, że jesteś. Martwiliśmy się o ciebie. Bianko, pokaż się, chodź tu do nas. Jeśli możesz. To jest ta bohaterska dziewczyna. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak dzisiaj troszeczkę tutaj przyszłam incognito, nie spodziewałam się, że w ogóle zostanę wywołana do tablicy. Co ja mogę powiedzieć? Ja chciałam tylko powiedzieć to, co dzisiaj powiedziałam moim ukraińskim przyjaciołom przez telefon, że tak jak w 1939 roku we wrześniu nikt nie chciał uwierzyć w to, że Rosja może napaść na Polskę, że może być druga wojna światowa, tak teraz świętujemy 75. rocznicę. I tak jak kiedyś Polska, tak teraz Ukraina jest ofiarą i agresji Rosji, a także propagandy rosyjskiej, ponieważ ja dzisiaj widziałam w telewizji rosyjskiej z ciekawości, przeglądając, co oni mówią na temat dzisiejszego dnia. Telewizja rosyjska mówi, że Rosja 75 lat temu wcale nie napadła na Polskę, że ona tylko weszła tutaj, żeby wyzwolić polskie ziemie. Więc myślę, że ta historia bardzo chyba przypomina nam historię dzisiejszej sytuacji Ukrainy i ja jestem tutaj przede wszystkim, żeby pokazać swoją solidarność z Ukraińcami, a także swój sprzeciw rosyjskiej agresji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, teraz przemówi redaktor Tomasz Terlikowski, przedstawiciel Fronty. Bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć krótko, że Państwo pamiętacie słynne słowa świętego Jana Pawła II, że narody, które tracą pamięć, tracą tożsamość i nie mają przyszłości. Musimy pamiętać o tym, co wydarzyło się 17 września 1939 roku, dlatego że 17 września, co pokazują wydarzenia na Ukrainie, co pokazują wydarzenia w Estonii, to nie jest tylko historia. Historia, chociaż mędrcy mówią, że się nie powtarza, tym razem realizuje się choć w trochę innej formie na naszych oczach. Kagibista, wyszkolony według standardów, które tworzył również Józef Stalin, ale także, które tworzyli jego komunistyczni bolszewiccy poprzednicy, realizuje plan imperialny i niszczy wolność, suwerenność narodów. I nie ma żadnego powodu, żeby przypuszczać, że jeśli niszczył wolność i niszczy wolność Ukrainy, to nie posunie się dalej. Niemała część Polski, niemała część naszego kraju jest uważana przez niego i przez jemu podobnych rosyjskich, sowieckich, postsowieckich imperialistów za część wielkiego rosyjskiego imperium. Jeśli nie będziemy pamiętać o tym, co się wydarzyło, jeśli nie będziemy wyciągać lekcji z tamtych wydarzeń, to przegramy. Jeśli, jak mówił Tomek Sakiewicz, nie będziemy razem, to przegramy. Ale jest jeszcze jeden element, o którym warto pamiętać. Zaczęliśmy to spotkanie od modlitwy. Jest jedna droga, żeby Rosja naprawdę się nawróciła. Żeby stała się wolnym, chrześcijańskim, demokratycznym krajem. Tą drogą nie jest Władimir Putin. I niestety nie jest nią kontrolowana do pewnego stopnia, przynajmniej jeśli chodzi o hierarchię rosyjską cerkiew prawosławną. Tą drogą jest Matka Boża. Matka Boża w Fatimie obiecała, że jeśli Rosja zostanie zawierzona Najświętszemu Sercu Maryi, a została. I jeśli my, jak mówi Benedykt XVI, my to ofiarowanie uwewnętrznimy, zaczniemy świętować, obchodzić, ofiarowywać msze święte, pierwszą sobotę miesiąca. Jeśli zaczniemy w intencji pokoju odmawiać różaniec, to Rosja się nawróci. A jeśli się nawróci, to przestanie grozić innym. Tak jeszcze nie jest. Więc musimy trwać w pamięci, musimy przypominać o złu, ale równocześnie musimy się modlić i zawierzać Matce Maryi Polskę, Ukrainę, ale także Rosję. Tak, żeby i Rosjanie mogli być wolni. Bo jak mówił Tomek, nie jesteśmy antyrosyjscy. Chcemy dla Rosji dobra, wolności
głębokiego chrześcijaństwa i wyjścia z najbardziej zbrodniczego systemu, jakim był komunizm. Ten komunizm jest tam niestety nadal żywy i Matka Boża ma siłę, ma moc, żeby go zwyciężać, a my musimy trwać w modlitwie i pamiętać, i być razem, i jeśli trzeba, to pamiętając o zbrodniach, które się wydarzyły wśród narodów, które teraz są razem przeciwko rosyjskiemu imperializmowi, także wybaczać. Dziękuję. Szanowni Państwo, Anita Czerwińska musiała na chwilę odejść do studia, więc pozwoliłem przejąć mikrofon za nią. Nazywam się Adam Borowski, jestem honorowym konsulem Czeczeńskiej Republiki Iczkeria w Polsce. Przed tą ambasadą stoję kilkaset razy. Organizuję od 1994 roku, od czasu pierwszej agresji Rosji na maleńki naród czeczeński, organizowałem tutaj demonstracje. Zawsze o tym przypominam. Jesteśmy tu każdego 17 i z wielkim bólem stwierdzam, że nie ma nas każdego roku więcej. Ta data 17 nie żyje głęboko w naszej pamięci. Są wielkie obchody 1 września, a jakby w narodzie nie żyje ta świadomość 17 września. To są dwie integralne daty, nierozerwalne ze sobą. Rozmawiałem z dziesiątkami Rosjan. Oni nie mają świadomości, że oni są współodpowiedzialni za wybuch II wojny światowej. Dla nich wojna zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. Nie 1 września. Oni podpisywali zdradzieckie pakty. I oni te pakty wypełnili, wkraczając do Polski 17 września. Jesteśmy tutaj, by oddać cześć, przypomnieć tą datę, żeby ona nie była tylko zmurszałą datą w jakichś zakurzonych książkach, żeby ona w nas głęboko żyła, bo z tej daty bardzo dużo wynika. Ta data nas uczy. Ta data nas uczy. Ona uczyła już nas w 1994 roku, kiedy napadano na maleńki naród czeczeński, ale ona uczy i jest aktualna. Proszę zobaczyć, jak ona żyje. W wyniku 17 września odbyły się na kresach polskich i w krajach bałtyckich tak zwane wybory, na którym wybrano tak zwane ludowe parlamenty, które w 90 jednogłośnie apelowały o przyjęcie tych terenów do Związku Sowieckiego. Proszę zobaczyć, jakie podobieństwo, co się stało z Krymem. Te quasi wybory, które te quasi... Są oczywiście niuanse, które się zmieniają, ale istota rzeczy jest taka sama. Istota rzeczy jest taka sama. I my jesteśmy tutaj również po to, żeby im przypominać, bo oni są gotowi uwierzyć. Oni są gotowi uwierzyć, że oni nieśli nam wolność. A my mamy obowiązek przypominać im, że są agresorami. Ta data również powinna uczyć kraje europejskie. Ta data powinna uczyć również kraje wolnego świata. Jeśli już wstąpiliśmy do tej Unii, to naszym obowiązkiem jest krzyczeć z trybuny Parlamentu Europejskiego, organizować wystawy w Parlamencie Europejskim i przypominać im zdradę paktu, najpierw w Monachium, a potem Ribbentrop-Mołotow, bo one znowu są ze sobą bardzo ściśle związane. Chamberlain i inne kraje wierzyły w to, że można z bandytą się dogadać. Tak jak teraz Europa wierzy, że można się z bandytą dogadać. Wtedy Hitler dogadał się ze Stalinem, a teraz znowu nad naszymi głowami o Polsce. A teraz pani Merkel razem z Putinem załatwiają sprawę Ukrainy. Są inne narzędzia, oczywiście. Chociaż kleje się tam również krew. Może nie taką strugą jak w II wojnie światowej, ale ona się leje tam. Tam giną
kobiety, dzieci, żołnierze ukraińscy, którzy bronią swojej ziemi, którzy kochają swoją ojczyznę i bronią swojej ziemi. A co się stało, proszę Państwa, zebrała się, głowy państw NATO się zebrały i co one powiedziały? Nic, kompletnie nic. Ukrainę zdradzono. Ukrainę zdradzono. I przyjdzie, jak my sobie nie zdamy sprawy z żalem i z bólem, czytam wiele gazet, które dzisiaj, jedną z nich wziąłem, nie pomagajcie Ukrainie. Na miłość boską mamy podcinać gałąź, na której siedzimy. Jeśli my im teraz tam nie pomożemy, to przecież za chwilę oni będą tutaj. Mówił o tym prezydent Kaczyński. Ja mówiłem o tym w 1994 roku, jak Rosja napadła na maleńką Czeczenię. Zamordowano 250 tysięcy ludzi. 1/4 narodu. 1/4 narodu. My sobie nie zdajemy, że to dużo, 250 tysięcy, ale to była 1/4 narodu. Zamordowano. I świat milczał. Mało tego, ta wojna została opłacona pożyczkami, które świat zachodni dał Rosji. Wtedy, bo Jelcyn nie miał pieniędzy na tą wojnę. I dostał pożyczkę i ta pożyczka poszła na to, żeby Jelcyn zapłacił za tą wojnę. Historia powinna czegoś uczyć i ta data 17 musi czegoś uczyć. My mamy być ambasadorami tej daty. Mamy ludzi przekonywać, nie oglądać okładek w postaci nie pomagajmy Ukrainie. Bo lepiej ponieść ofiary i ciągle to może na każdej demonstracji do przyjaciół ukraińskich. I do Polaków przede wszystkim. Miejmy świadomość, że to jest stan wojny. Że to jest stan wojny. Nie dopuśćmy, by żaden rosyjski artysta tu w Polsce wystąpił. Żaden rosyjski sportowiec nie wyjechał z Polski. Żaden rosyjski sportowiec, żeby nie wyjechał z Polski, się tu już znajdzie. Ze świadomością, że my Polacy razem z Ukraińcami protestujemy przeciwko tej wojnie. Uważam, że świat powinien zerwać kontakty gospodarcze. My musimy być gotowi na ofiary. Na ofiary nie w tej chwili z krwi. Tylko musimy być gotowi na ofiary gospodarcze. I jedzmy te jabłka, kupujmy, pomagajmy rolnikom. Czeczeńskiej Republiki Czkeli. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu naszego gościa szczególnego, pan Juri Taran. Bardzo proszę. Dzień dobry. W tym momencie przedstawiam Fundację Nasz Wybór, która działa tutaj w Polsce już od 6 lat. Działamy na rzecz migrantów ukraińskich, ale również innych i wydajemy ukraińską również gazetę. Od jakiegoś czasu działamy tak społecznie, politycznie, od samego początku, od listopada 2013 roku byliśmy i pod ambasadą ukraińską, żeby podać nasz głos wobec tego, żeby obronić umowę stowarzyszeniową, która miała być podpisana w Wilno pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Do tej pory już sporo wydarzeń mamy i rozstrzał Majdanu, setki zabitych na samym Majdanie, setki rannych, do 1000 osób rannych na samym Majdanie. Tak naprawdę wtedy myśleliśmy, w końcu lutego myśleliśmy, że zwyciężyliśmy. Potem nastąpił kolejny udar w plecy, kiedy nam było może być najgorzej ze wszystkich tych czasów niepodległości ukraińskiej. Wtedy 1 marca, tutaj byliśmy też pod ambasadą, bo 1 marca w sobotę właśnie Federacja Rosyjska, Rada Federacji miała pozwolić Putinowi używać wojska poza granicami kraju. Myśleliśmy, że będziemy przemawiać nie tylko do siebie, a odwrócimy głośniki też do tej ambasady, żeby tam nas usłyszeli. Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać. Tak jest.